dobry. Będziesz o tym mówił, będziesz o tym słyszał. Hausby druga płyta, dziecinko, teraz cisza. Świeży materiał, teraz twoje myśli. Długo na to czekałeś, teraz masz to wreszcie. Kochałeś coś tak mocno, że poświęciłeś życie. Odnajdywałeś cel w oklepanym micie. Świat bohaterów bez skazy, bez wojen i zarazy. Bez pychy i kłamstwa, bez całego tego draństwa. Był twoim natchnieniem, jedynym wyznaczeniem. Że los liczył się sumieniem, był bratem, nie gatem. Dla pełzających dusz po pustych ulicach, gdzie unosił się kurz, gdzie zresztą dobiegała melodia rodem z filmu. Jedyna kara, że musiałeś patrzeć na to z boku ze łzami w oczach. W niekończącym się amoku miałeś wszystko chwilę. Dla innych to przywilej. Facet po siłowni do domu i zaczyna żalić się żonie. Ojej, jak mnie wszystko boli. Ale trener mówił, że jak boli, to rośnie. Po czym uradowana żona podbiega i z uśmiechem na ustach sprzedaje mu kopa prosto w jaja. Dobra, Andrzej, dobra, ale ja znam lepsze. Jakie jest ulubione danie blondynki? Ha? Danie dupy! Rozpoczynamy! Pierwszy odcinek SNO TV! Witamy w pierwszym odcinku SNO TV! Wiecie, wpychamy się wszędzie tam, gdzie konkurencja nas nie chce. Najpierw zmieniliśmy oblicze polskiej suplementacji, teraz wpychamy się do telewizji. Aby nas oglądać, nie musisz płacić abonamentu. Wystarczy stały dostęp do internetu. Jako pierwszy naszą misję rozpoczął pan brygadzista, który już dobrze znaczy. Teraz my zbieramy troszeczkę tego ciężaru na swoje barczyny. Będziemy starali się was tu trochę edukować, trochę rozbawić, a przede wszystkim zająć czas antenowej konkurencji. W naszym programie staramy nie ograniczać się tylko do treningu stricte siłowniowego. Poruszamy aspekty treningu mięśni szkieletowych w jak najszerszym spektrum oddziaływania na nasz organizm. W naszym programie pokażemy różne ciekawe dyscypliny sportu, gdzie trening kulturystyczny pełni rolę treningu. I uwaga, nie będziemy grać tylko w piłkę nożną. W dzisiejszym programie poruszymy tematykę skoczności. Odpowiemy na nurtujące was pytania oraz pomożemy ukierunkować proces treningowy, aby osiągnąć zamierzone cele. Jak trenować mięśnie, żeby skakać wysoko? Jakie ćwiczenia stosować? A czego uniknąć? Wiemy, czym charakteryzuje się mechanizm skoku, jakie włókna wyrobienia, udział, dlaczego osoba przesiadająca 200 kg nie jest w stanie wybić się wzwyż na około 70 cm. Dlaczego wcale nie są ważne tak duże mięśnie? Dlaczego w sporcie duża muskulatura nie odgrywa aż takiej roli? Te wszystkie i wiele innych pytań zostanie poruszonych w programie SNO TV. Skoczność. Już dziś, już teraz, już za chwilę. Zapraszamy. Another one of those. This is for my nigga Q. Down to earth, joy and peace, baby. You know how we roll. There's so many that don't know. Zapewne słyszeliście już o włóknach szybko i wolno poczuli. Dodamy do tego, że są jeszcze określone typy włókien. A i B, które charakteryzują się zróżnicowanym wyborem źródeł energetycznych. Wyróżniamy tu szybko kurczące się czerwone, oksydacyjno-glikolityczne i szybko kurczące się białe, glikolityczne. Te pierwsze angażowane są w wysiłkach o mniejszym natężeniu. Do drugich organizm sięga przy większych obciążeniach. Sukces w postaci wysokiego skoku różni się od sukcesu w postaci wyciśniętego ciężaru typu 200 kg. Generalnie różni się tym, że dużą ilość włókien
aby zaangażować je do ruchu z analogicznie małym ciężarem, czyli ciężarem własnego ciała, niedociążonym sztangą. I tutaj kłania się nam biomechanika. Generalnie zacznijmy od tego, jak pobudzane są nasze mięśnie. Mięsień kurczy się w konsekwencji pobudzania impulsem nerwowym określonych grup włókien mięśniowych, zwanych jednostkami motorycznymi. Sygnał do działania pochodzi z motoneutronów. Najważniejszą informacją jest to, ile jednostek motorycznych zostanie pobudzonych w konkretnym odstępie czasu, tym samym zaangażowanych do ruchu. Dzieje się tak, ponieważ każde włókno mięśniowe jest pobudzane zawsze na 100%. Podczas skoku zależy nam na szybkiej, niemalże natychmiastowej mobilizacji dużej ilości włókien mięśniowych. W przypadku przysiadu rekrutacja włókien mięśniowych może następować poprzez zwiększanie częstotliwości pobudzeń w skurczu tężcowym. To już nie tylko hipertrofia mięśniowa. To jest zupełnie inny trening, który można trenować ciężarem własnego ciała oraz na siłowni. Wszystko to pokażemy w dzisiejszym odcinku. Przechodzimy do dalszego aspektu skoku. Bardzo istotną partią przy skoku są mięśnie łydek, brzuchaty i płaszczkowaty. Generalnie łydki nadają wysokości skoku, działając synergistycznie w połączeniu z mięśniami ud i mięśniami pośladkowymi. One kończą ruch i nadają skoku wysokości. Tu już jest odpowiedź na pytanie, dlaczego osoba przysiadająca 200 kg nie jest w stanie wybić się na 70 cm. Dużo opowiadania, dużo mądrych rzeczy, ale tak naprawdę przejdźmy z teorii do praktyki. Weźmy torbę i idźmy trenować.